Kłania się Państwu Mikołaj Lizut. Proszę Państwa, dziś w nocy dobiegła nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Wajdy. Andrzej Wajda umarł w wieku 90 lat. A moim gościem jest Janusz Głowacki, pisarz, dramatopisarz, a także scenarzysta Andrzeja, między innymi Andrzeja Wajdy. Witam cię serdecznie. Witaj. Wy poznaliście się przy polowaniu na muchy chyba, nie? Przy polowaniu na muchy, tak. To była taka... Film Wajdy bardzo nietypowy, bo to była komedia. A on jednak od tych wielkich sag narodowych i historii polskiej inteligencji to było tyle ciekawe, że to był pierwszy taki bohater zupełnie różny od tego, jacy byli wtedy bohaterowie w filmach polskich, bo tam byli głównie tacy, że jak rozpinali rozporek, to ze środka się łuski sypały. A to był jakiś taki właśnie słabiutki, zmanipulowany przez kobiety. No właśnie, przytłoczony żonę i przez teściową. Bohater, który chce kupić papierosy i postanawia nie wracać do domu. No tak. Wiesz, jego Andrzeja to bardzo wtedy jakoś mu się podobało, bo on się akurat rzuciła go Beata Tyszkiewicz, wiesz, więc miał coś do powiedzenia na temat kobiet. Mnie rzuciła taka malarka Bożena Wal, więc też miałem jakieś żale. No to zrobiliśmy jakiś taki... Z kolei Małgorzata Braunek rozstała się wtedy. No i Małgosia Braunek została kultową aktorką w ogóle. Te okulary weszły w ogóle i to hello, tam wszystko. Ale właśnie wtedy ona się rozstała z Andrzejem Żuławskim, prawda? Czy tuż po tym filmie? Przy okazji filmu ona poznała Andrzeja Żuławskiego, a potem po filmie się zeszła z nim, a później się dramatycznie rozstała. No wiesz, takie to były losy. Czy ty pamiętasz spotkanie z Andrzejem Wajdą podczas pracy nad polowaniem na muchy? Jak to było? Kto was poznał? Wiesz, pamiętam, bo to było zabawne bardzo. Andrzej się umówił ze mną w Europejskim. Tam był Barek wtedy takie bardzo podejrzane towarzystwo tam przychodziło na ogół, wiesz, pełno cinkciarzy wymieszanych z tajniakami, jakieś prostytutki, no coś okropnego. I on powiedział, że zrobimy tak, bo miał na oku Małgosię Braunek, ale jeszcze nie był pewien, wiesz, czy ją weźmie, czy nie. Niech ona do nas podchodzi, tak, i zagaduje, i zobaczymy, czy ona ma taki wdzięk i charyzmę, żebyśmy się wciągnęli od razu. No i tak to wyglądało, że Małgosia parę razy do nas odchodziła, no i Andrzejowi się bardzo spodobało, a potem podeszła taka znajoma prostytutka i powiedziała, ile ona chciała, żeście tak się długo wahali. Więc to był jakby początek. Jak to opowiadanie było wydrukowane, to Andrzej mi przysłał taki list, no wiesz, że to jest pierwszy portret kobiety takiej właśnie zupełnie innej i że bardzo chciałby ją zobaczyć na ekranie. No i tak to się zaczęło. Ale to ciekawe, bo to nie jest film mizoginistyczny. Pewnie, że nie. To jest taka gorzka komedia w sumie o takich nieudanych związkach, powiedzmy, i o silnej kobiecie, słabym mężczyźnie, ale to się zdarza chyba dość często. To nie jest odkrycie feministek, tylko coś takiego było właśnie. A może ja miałem taką wizję, wiesz, wspaniałą i odkryłem coś zupełnie nowego. W każdym razie, to jakoś zostało w historii tego kina, chociaż Andrzej tego filmu nie lubił. Ale nie lubił właśnie przez to, że był zabawny? Ja tak myślę. Czy Andrzej Wajda... Myślę, że on właśnie bardziej się nadaje do innego. Myśmy zawsze mieli taki problem, że mówił mi,
masz, Januszu, dość specyficzne poczucie humoru i to nie był komplement. Wiesz, no więc tak, tak to wyglądało. A jaki był Andrzej Wajda towarzysko? W tym czasie no, Warszawa była znacznie mniejszym miastem. Przede wszystkim było mniej miejsc, w których można się było spotkać. No ale on był dziwny, no nie pił wódki w przeciwieństwie do twojego towarzystwa. Tak, on właściwie bardzo rzadko przychodził do Spatifu. Przychodził na obiady do Związku Literatów. No dla mnie był jakąś zupełnie magiczną postacią i byłem ogromnie szczęśliwy, że on zaproponował mi, żebyśmy zrobili jakiś film. W ogóle zostać scenarzystą Wajdy wtedy to było, wiesz, po tych wszystkich wielkich popiołach i diamentach i samych popiołach, to... A jaki był? Przychodził, był bardzo nerwowy, cały czas szukał. Wiesz, to było... Ja z nim ostatnio rozmawiałem jakieś 2 tygodnie temu i on opowiedział fajną rzecz taką, że śmierć tak krąży koło jego domu, ale zagląda przez okna i widzi, że on siedzi i pisze cały czas. Że jest zajęty. Że jest zajęty, więc tak macha ręką i odchodzi. Niech sobie mówi, niech sobie jeszcze popracuje, wiesz. No, a widocznie się zagapił. I ta śmierć go, coś zupełnie koszmarnego, no. Ja już przeżywam takie śmierci raz za razem teraz. Czyli Andrzej Wajda jednak miał poczucie humoru. On zawsze jawił mi się jako człowiek bardzo poważny, który raczej nie żartuje. Miał, tak, no to było poczucie humoru, on miał prywatnie, jakby miał, ale w filmach nie wykorzystywał tego za bardzo. To były jednak takie bardzo poważne epopeje i w związku z tym przy Wałęsie mieliśmy też takie kłopoty. Bo pierwszy twój scenariusz dla Wajdy, rzeczywiście napisałeś takiego bohatera niewajdowskiego. Tak. Za to Wałęsa, no to jest na wskroś postać dla Wajdy. Zresztą chyba to jest jedyny reżyser, który był w stanie udźwignąć. Ja jeszcze miałem takie, po drodze, wiesz, napisałem taki scenariusz, Mecz to się nazywało, i tego Wilhelmi nie chciał puścić, mój były szef w kulturze, więc poszliśmy z Wajdą do Wilhelmiego i to była niezwykła zupełnie rozmowa, bo Wilhelmi był wtedy szefem telewizji. Tak, ale wytłumaczmy naszym słuchaczom, że nie chodzi o Romana Wilhelmiego. A, słusznie. Tylko chodzi o Janusza Wilhelmiego, redaktora naczelnego Kultury Warszawskiej. Kultury Warszawskiej, a potem prezesa telewizji, pełniącego obowiązki Ministerstwa Kultury, kompletnego cynika, piekielnie inteligentnego, który nie miał żadnych złudzeń co do ludzi. Kiedy ja pisałem felietony w tejże kulturze, to on mnie ostrzegał zawsze, Januszku mówił, unikaj zawsze pierwszych reakcji. Bo mogą być prawdziwe. Być uczciwe. Uczciwe. Ale to była, wiesz, ciekawa bardzo rozmowa, bo Wajda był wtedy jakby u szczytu sławy, to było po ziemi obiecanej i usiedliśmy tam w tym gabinecie i Wilhelmi mówił, no panie Andrzeju, przecież pan jest poważnym człowiekiem, pan jest inteligentny, przecież pan wie, że film to nie jest żadna sztuka. To jest w ogóle nieporozumienie, wie pan, Eliot, Rilke. I Wajda siedział taki zupełnie oszołomiony. No i później nie przyjął tego scenariusza. Oczywiście powiedział, no że Wajda o piłce nożnej, no niech panowie nie żartują i tak dalej. Ciekawe, czego się bał w tym scenariuszu. No, że to, że taka metafora Polski wyjdzie z piłki nożnej wtedy. Wtedy coś takiego było. To się już ja z tego zrobiłem sztukę teatralną,
zdezaktualizowało się, bo już są inne czasy w piłce nożnej w ogóle. Ale wtedy to było dość potężne, wiesz. Janusz Głowacki, dramaturg, scenarzysta, pisarz, jest moim i państwa gościem. Rozmawiamy o Andrzeju Wajdzie, wspominamy zmarłego dzisiaj w nocy reżysera. Jak to było? Jak Wajda zaproponował ci napisanie scenariusza do Wałęsy, do Człowieka z Nadziei? No to się jeszcze nie nazywało Człowiek z Nadziei wtedy. Ja uważałem, że lepszy jest Wałęsa samo. A Andrzej jeszcze miał taki pomysł, żeby to było My Naród, żeby się zaczynał, żeby się nazywał ten film, ale z tego się wycofał. Wiesz, umówiliśmy się w Bristolu. Nie będę mówił o wielkości Wajdy, bo to jakby nie ulega wątpliwości i chyba nie warto, bo smutno. Umówiliśmy się w Bristolu, on przyszedł z producentem Kwiecińskim i spytał, nie wiedziałem zupełnie o co im chodzi, spytał się mnie, co sądzę o Lechu Wałęsie, jaki jest mój stosunek do Lecha Wałęsy. Ja powiedziałem, że dobry. On powiedział, aha, bo właśnie chcę zrobić o tym film, a ja powiedziałem, ale ja nie umiem robić takich, nie umiem napisać takiej kapliczki ani pomnika, po prostu nie jestem w stanie. Mówił, niczego takiego w ogóle absolutnie nie zamierzam. Poza tym Romek Polański powiedział, że ty do tego jesteś najlepszy, także chyba rozumiesz, że nie możesz odmówić. Wtedy no tak. Kwieciński, producent, czujnie się mnie spytał, a skąd Polański wie, jak ty piszesz? Więc ja powiedziałem, no czytam może po prostu. Czyta po polsku. po polsku, tak. Zresztą ja napisałem taką książkę Strajk. To znaczy po francusku to się nazywało Strajk. Zresztą Polański wymyślił tytuł, bardzo dobry. I to jest ta rzecz ze Most truchleje. Tak, to zdjęła cenzura. Sprzed stanu wojennego. Tak, wyszło w podziemiu, no i stąd ja tam byłem w czasie tego strajku rzeczywiście w Gdańsku, więc miałem coś do powiedzenia na ten temat. No i tak się zaczęło. Andrzej początkowo myślał, żeby zrobić tylko sceny ze stoczni, a mnie się to wydawało bez sensu, bo jak już jest w ogóle Wałęsa, no to sama stocznia to jest... Jakoś się bałem, że za dużo dokumentu, że to ludzi męczy trochę. No i zaczęło się pisanie takie. To trwało, ja nie wiem, ja chyba ponad 1000 stron napisałem najrozmaitszych wersji. No problem był właśnie z tym moim poczuciem humoru. Takim, wiesz, że ja uważałem, że Wajda miał do Wałęsy stosunek, no kochał go prawie. Myślę, że to był rodzaj miłości i podziwu, a ja myślałem, że jednak to trzeba jakoś pomieszać. Żeby... W końcu to aktor Wajdy, słuchaj, Wałęsa przecież zagrał w Człowieku z żelaza. No więc właśnie, tak, Wałęsa, tak. Tam była taka propozycja takiej sceny w tym filmie właśnie Wałęsa, że Wałęsa, czyli Więckiewicz, leci samolotem w koszulce Człowiek z żelaza do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma to pamiętne wystąpienie w kongresie. No i tutaj się zaczęły najrozmaitsze problemy, bo ja myślałem, ja mówiłem, że on się powinien bać Wałęsa troszkę. Andrzej mówił, ale Wałęsa mówi, że on się w ogóle nie bał. Więc ja mówię, no dobra, niech będzie, że się nie bał w życiu, ale w filmie niech się trochę poboi, bo to po prostu jest ciekawsze. No ludzie bardziej zaakceptują takiego faceta, co się boi. No bo takie jest życie, no. Czyli pomieszanie wielkości z małością, strachu, z jakimś fantastycznym talentem i coś takiego próbowałem kombinować, no żeby to jakoś tak wyszło, żeby, no nie wiem, ja miałem takie w ogóle pomysły zupełnie nie wajdą. Pamiętam taką scenę, którą opowiadałeś mi chyba podczas pracy nad tym scenariuszem. To była scena, która nie weszła do filmu. Zresztą takich scen było znacznie więcej.
Stąd, jak rozumiem, twój pomysł na książkę Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Wałęsie. Ale to była scena, która wydawała mi się szalenie zabawna. Taka, gdy Wałęsę niosą robotnicy. I jest dialog pomiędzy Wałęsą a jednym z tych robotników, co go niesie. Który pyta, dlaczego właściwie my cię, Lechu, niesiemy. Dlaczego, Lechu, ty się pozwolisz nosić? A on odpowiadał, bo jestem mały. Jakbyście mnie nieśli, to by mnie w ogóle nie było widać. Na co ten robotnik mówi, ja też jestem mały, nikt mnie nie nosi. Wałęsa mówi, to złóż podanie, może cię zaczną nosić. No i takie właśnie były rozmowy, więc o to mi chodziło, żeby to był po prostu, Wałęsa był takim olbrzymem, który się od czasu do czasu potyka, wywala i u jednych to budzi szaloną radość i wesołość, a u drugich poczucie tragizmu i dramatu. Tam jest taka, jeżeli mówimy o tym, co nie weszło, to nie weszła taka scena, którą Andrzej nakręcił zresztą, ale nie włożył do filmu. To było o tym, kiedy Wałęsowa Danuta jedzie odbierać Nobla i przygotowuje ją jakby do tego ksiądz Jankowski, który jest takim aranżerem tego wszystkiego, mówi jej, jak ma się zachować, dyk. Tutaj pan harmonista usiądzie jako król Karol i tutaj właśnie będziemy ten i ona od początku i mówi, no i panie Danuto, musi pani troszkę piersi odsłonić. Na co ona mówi, a to jest wykluczone w ogóle, ja tylko przy mężu. Na co on mówi, no tak, ale trzeba pokazać ludziom, że my nawet w zniewoleniu mamy czym karmić nasze dzieci. To wyszło bardzo fajnie, nie wiem, no ale Andrzej tego nie włączył w końcu. No ale wiesz, oś tego filmu, czyli rozmowa Wałęsy z Orianą Falacci, wyszła bardzo, bardzo fajnie i zabawnie. I ten Wałęsa, Wajcie udało się uchwycić właśnie wielkość i małość Wałęsy. To znaczy on się tam mieni. Widać, że to jest człowiek bardzo często wyrastający ponad miarę swojej epoki. Ale też robotnik często hamidło. Tak, no i to jest wielka rola Więckiewicza, który był rzeczywiście lepszy od Wałęsy chwilami. Znakomicie to wyłapał właśnie. No udało się takie zwykłość, połączenie śmieszności z jakąś monumentalizmem wielkiego przywódcy narodu i tak dalej. Tam była taka scena, która weszła, która mi się wydaje bardzo, bardzo dobra, że jak jest ta noc wprowadzenia stanu wojennego i go wywożą, Ubecja go wywozi i zatrzymują ich na rogatkach i z drugiej strony jadą furmanki, bo, ponieważ zbliża się Boże Narodzenie, no więc furmanki z choinkami i Wałęsa mówi do tego jakiegoś porucznika, czy już nie pamiętam, jaki on miał ten, a gdybym tak otworzył okno i krzyknął, tutaj wiozą porwanego przez Ubecję Wałęsę. Co byście powiedzieli? On mówi, a proszę bardzo, krzyczcie. I on otwiera i krzyczy, jestem Wałęsa tego, na co ci rolnicy, wieśniacy mówi, aż ty łajdaku, ty łobuzie, ty. Na co ten zakręca okno, mówi, chce pan wysiąść? I mówi, no co, trudno jest rządzić Polakami, co? Panie Wałęsa, uważam, że to jest bardzo ważna, bardzo piękna scena. No i tak to było, wiesz. To trwało strasznie długo, ponieważ Andrzej próbował połączyć jak najwięcej prawdziwych historii. Włączyć, wiesz, i Okrągły Stół, i Nobla, i wszystko. I to było potwornie trudne. Natomiast Falacci rzeczywiście wyszła fajnie. Ta rozmowa się znakomicie zagrała. Zagrała ją ta pani. Ten film, ja chciałem, żeby ostatnie zupełnie zdanie z filmu było to wystąpienie w kongresie,
Wałęsy i tych trzech ubeków, którzy mówią. A? Jednak się nam urwał. O, zobaczcie, drugi mówi, zobacz jak się to puszy. A trzeci mówi, spokojnie, jeszcze go dopadniemy. No i Andrzej to tak zrobił, że to jest jakby w środku tego przemówienia w kongresie. Ale chyba udało mu się pokazać wielkość i mniejszość tego, więc ja uważam, że to jest w sumie karkołomny film w ogóle. Zrobienie czegoś takiego to wymaga jednak i talentu Wajdy, i dzikiej odwagi. Przede wszystkim, wiesz, no, Sąd nad Wami odbywał się już podczas twojego pisania. Bo oczywiście Wałęsa budzi w Polsce ogromne kontrowersje. To jest szczególnie trudne, no bo trudno jest chyba pisać o żyjącym bohaterze. No strasznie trudne, no zwłaszcza, że teraz jest ten cały nurt antywałęsowski strasznie silny, ale wtedy już też był. Już też były jakieś straszne te... Zresztą Wajda, a także ty lokowaliście się też na pozycji straconej, jeśli chodzi o prawicę. No, już się w ogóle niedługo dojdzie do tego, że okaże się, że Wałęsy w ogóle nie było w stoczni. Ale to jest ciekawe, wiesz, bo chyba nie przez przypadek Wajda jednak nazwał ten film Człowiek z nadziei jako część tytułu, no bo rozumiem, że to jest domknięcie tego tryptyku Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza, Człowiek z nadziei, czyli w zasadzie Wajda swoimi filmami przeprowadził nas od stalinizmu do wolnej Polski. No to jest jakby wszystkie jego filmy, to jest w ogóle świadomość, historia, myślenie, inteligencji, problemy narodu, tego wszystkiego, co się z nami dzieje. Strasznego, smutnego, bohaterskiego i fałszywego. No i to jest, na tym polega jego absolutna wielkość plus ogromny talent. Po prostu. Janusz Głowacki. Dziękuję. Panie i panowie, dramaturg, scenarzysta, wspominaliśmy Andrzeja Wajdę. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich audycja Super Fundusze, na którą zaprasza Wojciech Kowalik. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Krzysztof Woźniak. Mikołaj Lizut, kłaniam się państwu nisko. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.